Panie Przewodniczący, Związek Zawodowy Solidarność weźmie udział w manifestacji w Warszawie pod hasłem Polsko, obudź się. Proszę skomentować. Polskie Porozumienie Związków Zawodowych nigdy nie zasnęło i nie zasypiało. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zgłaszało wielokrotnie swoje propozycje rozwiązań. Organizowaliśmy marsze uliczne, upominaliśmy się o prawa pracownicze w wielu sytuacjach. Proponowaliśmy wiele rozwiązań, także obecnie jesteśmy aktywni. Zgłosiliśmy kilka swoich uwag do rozstrzygnięcia w Trybunale Konstytucyjnym. Zgłosiliśmy swoje rozwiązania jako projekt ustaw do parlamentu, działamy i pracujemy. Ten, kto się powinien teraz obudzić, to powinien się obudzić rząd. To powinno nastąpić wielkie przebudzenie w społeczeństwie. To aktywni powinni przystąpić do działania, także organizacje związkowe. Powinniśmy działać razem i wspólnie, ale o żadnym przebudzeniu dzisiaj chyba mowy być nie może. Może być o zidentyfikowaniu naszych działań. A obecnie w mediach pojawiają się wypowiedzi prominentnych członków Solidarności, ale także i przedstawicieli prawej strony partii politycznych o rozdźwięku ideologicznym pomiędzy związkami zawodowymi, OPZZ-em i Solidarnością. Proszę o komentarz. Ideologia jest właściwa partiom politycznym, a nie związkom zawodowym. My nie chcemy ideologizować naszych organizacji, naszych członków. Chcemy działać na ich rzecz. W związku z tym dbajmy o realizację praw pracowniczych, dbajmy o pracownika, dbajmy o płacę minimalną, o zabezpieczenie socjalne, o zabezpieczenie emerytalne, a nie pchajmy się do ideologii, bo w tym są lepsi inni. Mówi, związki zawodowe ustami swoich działaczy mówią o wielu rzeczach złych, trudnych, na nasilaniu się niesprawiedliwości w Polsce i wielu, wielu bardzo wadach życia społecznego, życia gospodarczego. Gdzie leży źródło w opinii pana przewodniczącego? Będą się nasilały te niezadowolenie, bo źródło leży w początku lat 80. To właśnie wówczas ta ekipa, która namówiła robotników do protestu, myślała już o własnym interesie. To z tamtego okresu postulaty robotników nie są zrealizowane i te same osoby dzisiaj w ogóle nie chcą na ich temat dyskutować. Źródło leży także w wielu rządach prawicowych przez te 20 kilka lat, gdzie urzeczywistniano tą liberalną gospodarkę, gdzie wprowadzano reformy, nie bacząc na koszty i na zabezpieczenie. Źródło tego konfliktu leży w tym, że pracownik, robotnik został poniżony, wywłaszczony, że został pozbawiony swoich praw. Dzisiaj nie możemy swoich praw dojść ani w sądach, ani w trybunałach, ani tych praw, o te prawa nie możemy zwrócić się do w końcu swojego rządu, któregośmy wybrali. I to kolejnego. Prawa pracownicze przez ten okres zostały bardzo zminimalizowane, zostały odebrane, zostaliśmy pozbawieni tych praw. Być może też źródło leży w tym, że dzisiaj nie ma konkurencji między ustrojami politycznymi. Łatwiej było się dla Zachodu też upominać o swoje prawa, jeśli było pewne zagrożenie i odwrotnie. W związku z tym boleję nad tym, ale ten problem ma dzisiaj cała Europa, powiem szerzej, świat.